trzeba. Cześć, nazywam się Roman Maksymow. Teraz się spóźniam do tego polskiego towarzystwa, bo Natalia zaprosiła mnie pojechać z niej akurat do północy Naddniestrza i zwiedzać Naddniestrze. Mam jednego turystę ze sobą, który przyjechał z Węgrów. Polacy, Węgry, dwa bratanki. Ale jesteśmy już obok. Spóźniamy się, więc do usłyszenia. Polak, Węgry, dwa bratanki. Idą sable, idą szklanki. It's hard, goddammit. Jeden, dwa, trzy. Natalia, która jest z centra Towarzystwa Polskiego, zaproponowała mi pojechać z niej do Raszkowa. Raszkow to jest taka wieś, która historycznie była kiedyś Polską. To jest jedna wieś, w której nadal uczą się języka polskiego. Więc pokażę wam życie, prawdziwe życie naddniestrzanskie. A i akurat teraz się znajduję obok... Proszę państwa. Kojarzycie tego gościa, więc nie będzie więcej bandery, będzie Lenin. A teraz się znajduję w Dubasarach, miasto się nazywa Dubasary. To jest taki pałac kultury, który teraz się został, raczej taki, to jest szkoła muzyczna, jeżeli można tak powiedzieć. Znam jej dyrektora, oprowadzam tam zawsze ludzi, dyrektor jest personą tak otwartą. I to jest dobre dla ludzi, którzy tutaj mieszkają i nawet czasami muzyki z Dubasarów są lepsze niż muzyki z Tiraspolu, bo więcej czasu poświęcają temu. No i chciałbym jeszcze powiedzieć, z kim ja dzisiaj jestem. Ja jestem z Timem. Tim jest mieszkańcą Naddniestrza już ponad 10 lat, chociaż się narodził w Nebraskie. Hello. Hello. Hello Tim and hello Attila. Cześć. Polak, Węgier, dwa bratanki. Idą szabli, idą skanki. Akurat to, co mówimy, że u nas na Naddniestrzu się znajdują inny koloru Lenina. Można znaleźć szarego, to jest szary, tak? A nie, srebrny. Można znaleźć srebrnego Lenina tutaj. Także istnieje zielony Lenin w Benderach. Także istnieje biały to jest parkany. Czarny, no i tak dalej. Ale patrzcie, jak piękny jest. Więc nie jest to coś nowego, jest po prostu, zostawili te mołdawskie. Mam dzisiaj prywatny samochód i patrzcie na jakich blachach. Wychodzisz po prostu popatrzeć w okno, no i widzisz swojego woździa. Ale piękna sztuka. Ja z Tiraspole. A wy? A my? A wy z Dubasar? Tak. No. 300 uczniów. 300 uczniów jest, da? Tak. 300 uczniów. Tak. No ja заметил, здесь очень много профессиональных, ну, именно реально выходят из школы. Очень много, очень красиво играют, да. Да, поступают потом в институт. В институт? Как бы... А потом обычно уезжают куда? В Тирасполь, либо куда-то дальше? Кишинев? Ну, кто куда, кто как устраивается. Между прочим, с работой тут тяжеловато, но... Ну, да. Кто как. Тут было... Знаете, что там было? Это было, когда еще в советское время, тут комсомольцы, тут коммунисты, уже все тут... Старые. Да. Типа как городской совет, как типа... Угу. Класс. Но вместе тут было и... И комсомолцы, и коммунисты, и все. Туалет больше там. Очень туалетный. Им новое неинтересно, у них новое нет. Пан хотел właśnie, чтобы я пошел награл туалету, бо туалеты мają аккурат новые. Мам туалеты, wszystko jest białe, wszystko jest dobrze zrobione. Pójdę zapytał, skąd wziąłem te pieniądze, bo na takie rzeczy
pieniędzy dają Unia Europejska. Czasami to po prostu jest napisane, czasami to jest ukryte, bo nasze państwo nie chce, żeby to było widoczne. Pójdę zapytam, ale nie wiem, czy pan wie w ogóle. No pan chciał, żeby pokazał toalety, ja to zrobiłem. A kto zrobił taki remont krasiwy toaletów? Prawitelstwo, par, to... Мы попали в программу. Есть... У нас есть как называется республики это? Программа. Госадминистрация. 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 Попала в этот проект. Где ниже здание, там дом творчества для детей тоже. Вот там Евросоюз выделил деньги. Да. Idziemy dalej, jeśli tutaj się nie zatrzymujemy na długo, bo nasza cel podróży jest pojechać do Raszkowa, dostać do Raszkowa i pokazać wam coś polskiego, tak? Prawda? No już jesteśmy na miejscu. Obok mnie, tu po prostu wszędzie góry. Tu się zatrzymujemy z Natalią. Witam Natalię. Dzień dobry, szanowni państwo. Raszków. To pierwsze wspomnienie o Raszkowie, 1402 rok. Naród jest wielokulturowy do dzisiejszego czasu, bo raszkowskie ziemie to należały i do Rzeczypospolitej Polskiej, i do Rosyjskiej Imperii. Mołdawia tutaj była, no a teraz jest Naddniestrze. Także Raszków jest magicznym miejscem, także zapraszamy. Do dzisiaj tu dużo zostało się zabytków z tych czasów, kiedy tutaj była granica Rzeczypospolitej Polskiej. Także zapraszamy do oglądania. Przypominam, że pani Natalia jest prezesem Towarzystwa Polskiego u nas w Tyraspolu, a sama pani Natalia pochodzi z... Raszkowa. Z Raszkowa, tak. Tak, no akurat stąd. Teraz się znajdujemy u polskiego cmentarza, tak? Mogę powiedzieć, że ja się nie spodziewałem widzieć tutaj, że to jest finansowane, tak? Przez ambasadę polską, tak? Przez ambasadę, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tak, to jest niesamowite. Całe życie tutaj mieszkałem, nawet nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest u nas. Ale ile kilometrów mamy z Tyraspolu, ze stolicy? 160 kilometrów. Nadal jesteśmy w Naddniestrzu, ale jesteśmy tutaj na cmentarzu. To są polskie nazwiska. I wygląda to jest, to wygląda dobrze, wygląda, tak. To po konserwacji bardzo znanych konserwatorów z Polski. Towarzystwo Polskiej Kultury Jasna Góra, które powstało w 2004 roku w Tyraspolu, wzięło opiekę nad tym cmentarzem, dlatego że ten cmentarz jest naprawdę bardzo ważnym dowodem obecności Polaków na tych ziemiach. Dzięki finansowaniu Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Kiszyniowie, to zmieniliśmy ogrodzenie, bo naprawdę cmentarz był w bardzo katastroficznym stanu. Teraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacja i firma Plastix to pomagają nam w konserwacji tych zabytków. Taki projekt, że każdy rok przyjeżdża profesor Smaza z Warszawy i zajmuje się konserwacją tych zabytków. Także i przyjeżdża do nas też młodzież z Warszawskiego Uniwersytetu, pomagają nam w sprzątaniu tego terenu. Pani Natalia ma bezpośrednio ma wpływ na to, co się dzieje tutaj, na ten stan, w którym to wygląda, ten cmentarz. Mamy w planach jeszcze tutaj wybudować taką ścianę pamięci, ścianę, gdzie chcemy wmurować takie elementy, które nie możemy już restaurować. Chcieliśmy zachować takie pochówki, bo to jest wielka rzadkość taka, da? Takie pochówki, u nas to nazywa się... A co to jest pochówki, ja nie wiem. A po rosyjsku to sklepy. A, sklep, to jest no. Magazyn, sklep, pochówka, okej, okay, dobra. Wow! Co, idziesz, a tu się nie spodziewa, że to jest tam jest coś pod ziemią. Jakieś graty takie ustawione, tak. No trzeba to zachować, takich, bo ja... Takich dużo tu na tym cmentarzu, takich pochówek. Ale piękny widok, to jest niesamowite. A co tam jest u góry? Tam coś takiego, tak jak pani powiedziała, pochówki? Albo co? U góry tam? Tam nie, to coś... Okay. Tutaj studenty z Warszawskiego Uniwersytetu, którzy przyjeżdżali, to znalazli pomnik Turków.
Jeden. Tak? Turecki, turecki. Tutaj, w tym cmentarzu? Da, jeden, jeden z turecki. Aha. Czyli ktoś, a, ktoś czynny, tak, tak. I spoczywają tu, chronią tu tylko Polaków. Tylko Polaków, wyłącznie Polaków. Wyłącznie. Jest taka różnica, to jest nowy, więcej kolorów, no i stary. A to pani z naszego towarzystwa, pani Jaworska. To zmarła. Pani pamięta tej pani? Tak, 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 to z naszego towarzystwa pani. Jaworskie, tak, to jest tak popularne nazwisko. Popularne w towarzystwie tam cztery rodziny. Cztery Jaworskie. Cztery rodziny z tym nazwiskiem. Nie wiem, czy to jest dobry czas dla żartów, ale pamiętacie Jaworskiego na statku na, w Dniestrowsku? Też był pan Jaworski. A, fajnie. Ten, który mówił, który krzyczał tam. Nikt mi nigdy nie powiedział, nikt w szkołach tego nie uczymy. Ten temat jest zignorowany. Chciałem powiedzieć, że w szkołach na studii ogólnie nie uczymy nic. Nie uczymy o tym, że mamy jakiekolwiek związanie z kulturą polską. Ale uczymy dużo wojny świętowej albo wojny z Mołdawią, albo coś takiego. Pięknie to jest napisane, te kotrenki. Niesamowite, jakbym nie spotkał pani Natalię, to nigdy by sam to w życiu nie znalazłem i nie ma żadnej informacji tak po prostu otwartej o tym. Ale pokażę wam, więc korzystajcie. Tu ciekawe, że napisane jest w, po polsku i po rosyjsku. Grudzińska ja. No i jej mąż. Naprawdę, ani jednego rosyjskiego nazwiska tutaj nie ma. To jest naprawdę Polacy. A wieś to jest taka mała, tak? Tu jest ile? Obok, około... 2600 teraz mieszka. Mieszka. Kiedyś 5000. I w takich było... domkach, tak? Jak tam to widać, tak? Tak. Aha. No, domki różne. I wojny to z tej strony też spadła bomba, dlatego tu teraz... Tak jest wolnie, tak? Wolniejsze niż z tej strony. To się dzieli tutaj na dwie części. Z lewej strony to jest więcej. Z prawej strony nic. Nic nie ma. Idziemy. Wybudowany dla Armianów. Dla Armanów, okej. Okay. Tak, ich tutaj mieszkało ich tu bardzo dużo. I wybudował ten Lubomirski, polski magnat. Także najpierw dla Armianów, a dalej to przekazano było Rzymokatolikom. Oni nie pójdą? Idą. You coming, guys? Ksiądz tam? Nie jedna. Można było mówić, tak? Angielski ili po polsku? Ili po rosyjsku? Ili po kakao? Roman, da, przyjaciel. Ojciec Ruslan, da. Рабочего, погрузчика, шофера. Сейчас еще в Ютубе. Это новые книги. Интервью с Папой Римским, который переворачивает весь мир. Tak, mam korzenie polskie i uczyłem się 10 lat w Polsce, ponieważ kończyłem tam seminarium duchowe w Zgromadzeniu Księży Sercanów. Ale pochodzę stąd, ze Swobody Raszków, to jest miejscowość obok tutaj Raszkowa. No i jak skończyłem studia, to wróciłem tutaj do pracy i teraz już jestem 9 rok w Raszkowie. W Raszkowie, w miejscowości, która... No, najstarsza jest też tutaj w tych naszych okolicach i też ma najstarszą świątynię w całej Mołdawii. Datuje się ta świątynia w 1750 latach zaczęła się budowa. Właśnie i to był taki też moment, kiedy Polacy tutaj przyjeżdżali, kiedy Polacy rozwijali kulturę polską. I do tej pory właśnie ten
ten znak polskości, ten kościół rzymskokatolicki jest tutaj właśnie w Raszkowie. Jak panu się spodobało w Polsce? Tak, oczywiście, ponieważ moje główne studia były w Stadnikach, ale byłem rok postulatu w Olsztynie, to jest na północy Polski. Potem w Stopnicy, to był nowicjat, to jest koło Busko-Zdroje. Dlaczego wspominam te miejsca? Ponieważ miałem możliwość też zobaczyć kraj, więcej niż okolicy Krakowa i bardzo mi się spodobało. Mm, takie pytanie, dobra. Naddniestrze ogólnie jest takie prawosławne, tak? Dlaczego ludzie przychodzą tutaj, tak? Dlaczego ludzie są katolikami tutaj? No, ogólnie miejscowość Raszków ma dużo związków z polskością. O tym świadczy nawet polski cmentarz, który jest... Właśnie przyjechaliśmy stąd. Tak. Które te nadgrobki pokazują, że tu są rodziny polskich, polskich nazwisk dużo na tych nadgrobkach. I nawet teraz są nazwiska, które też Kowalski, Berszacki, no wiele też takich nazwisk, które wskazują na ten związek z polskością. Czy pan ma nazwisko polskie? Nie, ja akurat mam nazwisko pogrebny. No są to źródła jakiejś też katolickiej wiary. Nawet, no jeżeli weźmiemy teraz ten czas sowiecki, owszem, przed wojną w 1915-20 latach tu była też ogromna parafia, 1150 osób. Do Raszkowa należało 30 wiosek okolicy tutaj. Czyli ogromny też ślad i korzenie tej wiary katolickiej tutaj są. Niemniej jednak przez ten czas Związku Radzieckiego cała ta struktura komunistyczna była tak zbudowana, że na przykład tu w Raszkowie bardzo mocno była ta wiara zniszczona. Ponieważ na przykład w 90-tych latach, kiedy tutaj księża zaczęli dojeżdżać, najpierw ze Swobody Raszków, potem tu na stały ksiądz był, no to, no to kilka osób było starszych, w bardzo podeszłym wieku, które były jakoś tam pamiętały, że były kiedyś w kościele, że przychodziły do kościoła jako małe dzieci, a pozostała część parafii obecna to są ludzie, którzy nie mieli aż takiej tradycji w rodzinach, żeby kultywować te katolickie tradycje, ale jednak przyszli. Coś ich tutaj jednak zainteresowało. Myślę, że takie mało wytłumaczalne, ale te związki wiary, one są, tkwią w tym mieście, w tych osobach, w tych rodzinach i dlatego ludzie są też w kościele. W czasie wojny, II światowej wojny, tam były niektóre okresy, kiedy kościół był zamknięty, potem otwarty. Jednak po wojnie to było wszystko już zamknięte. I do 1990 roku świątynia była nieczynna, ale była używana przez kołchoz na jakiś taki skład. Jakieś spotkania, tak? Akurat na szczęście nie, że to był taki skład. Skład na jakieś zboże, na jakieś tam rzeczy kołchozne, ale właśnie nie było takich tutaj innych jakichś tam spotkań, czy komunistycznych. Na przykład czasami robili dom kultury, jakieś przyjęcia. Akurat no tutaj raczej nie. To był jako skład na zboże, na jakieś beczki, na jakąś chemię, którą używano potem w polach. I dzięki temu pewnie ten kościół i nie został zburzony, ponieważ był wygodny jako budynek gospodarczy. Mimo wszystko w 80-tych latach był remont zrobiony i po zdjęciach było widać, że bardzo był zniszczony kościół, dach, wieże, tutaj część nad zakrystią, mieszkalna część była bardzo zburzona. Ale właśnie miejscowa władza to odbudowali w ramkach jako pamięci, że to jest budynek kościelny. Czy pan pamięta może wojny naszej, tej mołdawsko-naddniestrzęskiej? Może to nie będzie o kościole, ale tak, może jako mieszkanie Straszkowa. No akurat ja wtedy się uczyłem w szkole, tak jak ja wspominałem, ja pochodzę ze Swobody Raszków, to jest 14 km stąd, a chodziłem do szkoły do Wadul Turkuluj. To było 3 km od mojej miejscowości rodzinnej.
Ja nie pamiętam jakichś takich... No nic to nie dotknęło mnie, czy naszej rodziny, czy wioski jakoś tak bardzo wprost. Jedynie były jakieś właśnie ogłoszenia w szkole, że są te aktywności wojenne, że brali chłopaków, mężczyzn do tego wojska, że były jakieś ogłoszenia bardziej w szkole właśnie, że jest potrzeba gdzieś przyjmować rodziny właśnie ze strony tam Bender, tych części, gdzie była bardziej tam wojenna. Tak. Ale też był też ciekawy taki moment, że z jednej strony były właśnie wiadomości o tym, że są wojenne jakieś te aktywność wojenna, a z drugiej strony właśnie pamiętam, że w szkole rozdawano nam takie małe kalendarzyki z flagą mołdawską. Że to takie było, nie? No, pewnie, nie wiem. Pamiętam tylko taki obraz, że były ogłoszenia, że jest wojna, a z drugiej strony były właśnie te kalendarzyki. Ten mołdawski, to Trikolor, tak. No to są jedyne takie migawki, które jakoś pamiętam. No i też opowieści właśnie, ponieważ z rodziny mojej też taki dalszy był jeden, no wzięty do tych wojennych działań. Na szczęście nic mu się nie stało, wrócił żywy, zdrowy. Otrzymałem kluczyki od kościoła, już otwarłem to. Idziemy do środka kościoła. Tak wygląda kościół w tej wsi. A bardzo mi się podobała rozmowa z... Ramon, da, przyjaciel Sławda. Kurczę, zapomniałem. Ja zapomniałem, jak pan się nazywa. Nie wolno tego robić, nie wolno, ale mam taką krótką pamięć na imiona. Jakieś turysty, od zawsze turysty. Wiecie co? Nic nie jedliśmy od rana, nic. Więc ja jestem taki głodny, że trzeba po prostu coś zjeść. Double check. Yeah, I hope you're not putting the singing part on because... I will. No, you shouldn't. This will offend. That wasn't Wasp or Metallica or anything. That was an actual Christian song. Easily. I don't know. That's a famous Christian song, I would say. No, I will put it there, of course. Grałem w grę taką w Warszawie, jak poznać Ukraińcę z daleka, on zawsze ma, Ukrainiec zawsze ma taką sumkę. Jak ktoś idzie, może nawet wygląda tak jak Polak, ale ma taką sumkę, to na pewno będzie Ukrainiec.